Witajcie moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was na luźny filmik, w którym chciałabym Wam opowiedzieć o moich zakupach z AliExpress, ale również chciałabym Wam pokazać kilka rzeczy, które przyszły już do mnie jakiś czas temu, ale również i te, które mam od kilku dni. Ja wiem, że są osoby, które są negatywnie nastawione do zakupów z tej strony, ale również są i tacy, którzy przekonali się, że można kupić naprawdę czasem bardzo fajne rzeczy. Dlaczego czasem, to o tym później. Zanim jednak Wam pokażę te rzeczy, chciałabym Wam opowiedzieć, jak to było w moim przypadku, jak rozpoczęła się w ogóle właśnie moja przygoda z zamawianiem z tej strony i co w ogóle sądzę o zakupach z AliExpress. Oczywiście muszę tutaj wspomnieć o tym, że rozpoczęcie moich zakupów na AliExpress zawdzięczam dwóm osobom, Magdzie z kanału Madzik oraz Kamili, którym bardzo, ale to bardzo jeszcze raz dziękuję za to, że pomogły mi w moich pierwszych zakupach właśnie na tej stronie i jednocześnie chciałabym je również bardzo gorąco pozdrowić. Bardzo długo zbierałam się do tego, żeby w ogóle zamówić cokolwiek na stronie AliExpress. Byłam bardzo sceptycznie nastawiona do tych zakupów, bałam się, że te rzeczy, które przyjdą, będą złej jakości, wręcz tandetne, albo będą miały ten bardzo specyficzny zapach, który jest przypisany właśnie rzeczom z Chin. Ci, którzy chociaż raz byli w sklepie z chińskimi rzeczami, wiedzą, o jakim zapachu mówię. Spośród tych wszystkich rzeczy, które zamówiłam, żadna na szczęście nie miała właśnie tego specyficznego zapachu, co sprawiło, że dużo chętniej robiłam kolejne zakupy. Co do samych zakupów. Przychodzą nam one w różnego rodzaju kopertach. Te rzeczy zazwyczaj są dosyć dobrze zabezpieczone. Do tej pory żadna z rzeczy, która do mnie przyszła, a która była jakby powiedzmy sobie szczerze delikatniejsza, jakoś mocno nie była uszkodzona. Natomiast jedne z moich pierwszych zamówień to były między innymi takie oto błyszczyki, które swego czasu były bardzo popularne na YouTubie i tych testów na żywo, tych błyszczyków było bardzo dużo. Ja nie ukrywam, że kupiłam je również z myślą o tym, żeby taki test nagrać, natomiast teraz nie wiem, czy jest sens po takim czasie nagrywania takiego testu. Tak czy inaczej, zamówiłam kilka kolorów tych błyszczyków. Kolor, na którym najbardziej mi zależało, niestety w trakcie transportu do Polski się jakby otworzył i ubrudził całą resztę. Tym samym również jakby straciłam ten błyszczyk. W ramach rekompensaty oczywiście sprzedawca wysłał mi chyba kolejne 2 lub 3 błyszczyki, natomiast tak jak powiedziałam, ja je kupiłam z myślą o teście na żywo. Jeśli chcielibyście taki filmik, dajcie mi znać. Co do samych zakupów, oczywiście to, co trzeba się przede wszystkim uzbroić, to jest cierpliwość, dlatego że te zakupy idą dosyć długo, to znaczy zdarza się, że przychodzą po 3 tygodniach, ale najczęściej przychodzą tak do miesiąca, nawet i 2. To, co na pewno wielu kupujących przekonuje na AliExpress, to przede wszystkim cena. I tak samo było w przypadku case'ów na telefon, które ja zamawiam właśnie na AliExpress. Tutaj mam jeden taki ażurkowy zielony, a drugi jest z różowymi flamingami. One są plastikowe. To są case'y, które ja zamówiłam z czystej ciekawości i muszę Wam powiedzieć, że wszystkie case'y, które do tej pory zamówiłam na AliExpress, idealnie pasują. Tutaj nie ma możliwości, aby te case'y nie pasowały na model telefonu, który posiadamy, no chyba, że wybierzecie po prostu błędnie na aukcji. Do tej pory również miałam też taki case, który już jest zniszczony i dosłownie kilka dni temu przyszedł mi nowy case, tutaj z takim królikiem. Bardzo lubię case'y, przede wszystkim takie, które z przodu delikatnie nachodzą jakby naprzód telefonu, dodatkowo go zabezpieczają. Najdroższy case, za który zapłaciłam na AliExpress, kosztował mi chyba 12 zł, a jak wiecie, case na telefon dochodzą nawet do ceny 50-60 zł, bo również i takie widziałam. Naprawdę, jeśli chodzi o case na telefon z AliExpress, nie mogę się do niczego przyczepić i uwielbiam zamawiać, zamówiłam już kolejne, myślę, że w najbliższym czasie, kiedy te case do mnie przyjdą, również Wam je pokażę. No i ja gorąco polecam Wam kupowanie właśnie case'ów na telefon z AliExpress. Również chciałam Wam powiedzieć, że wszystkie linki do rzeczy, które Wam w dzisiejszym filmiku pokażę, zostawię Wam pod filmikiem. Jeśli jakiegoś linka nie będzie, to znaczy, że ten sprzedawca już tej rzeczy u siebie nie ma. Kolejna równie popularna, ale również i bardzo tania rzecz z AliExpress są to rzęsy, które tak naprawdę odkryłam dzięki makijażowym tutorialom właśnie na YouTubie. To są akurat takie zestawy całych rzęs. Natomiast ja nie ukrywam, że bardzo długo szukałam swoich idealnych rzęs.
Te rzęsy w całości nie zawsze na moich oczach wyglądają naturalnie, co nie do końca mi się podobało, więc metodą prób i błędów w końcu znalazłam rzęsy, które mi się idealnie sprawdzają, które bardzo ładnie i naturalnie przede wszystkim wyglądają na oku, a są to właśnie rzęsy połówki, które naprawdę przepięknie podkreślają zewnętrzną stronę oka. I w momencie, kiedy zaczynałam swoją przygodę ze sztucznymi rzęsami, zaopatrzyłam się również w takie oto metalowe szczypczyki, które pomagają nam właśnie aplikację sztucznych rzęs. Dzisiaj już tych szczypczyków nie potrzebuję, dlatego że doszłam już do takiej wprawy, że potrafię aplikować rzęsy właśnie nie używając takich szczypczyków. Zostając w tematyce makijażu, chciałam Wam pokazać mój kolejny zakup. Są to pędzle do makijażu. Te są chyba robione na wzór pędzli z Real Techniques, ale jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Włosie tych pędzli jest wykonane z włosia syntetycznego i dla osób, które jakby zaczynają swoją drogę z makijażem albo po prostu nie robią makijaży profesjonalnych, myślę, że takie pędzle mogą być no, naprawdę ok, chociaż uważam, że takie pędzle pozostawiają naprawdę wiele do życzenia. Ja specjalnie zawsze zamawiam pędzle w takich zestawach, aby móc sobie z takiego zestawu wybrać faktycznie te pędzle, które się u mnie sprawdzają, a te, które się u mnie nie sprawdzają, to po prostu albo wyrzucam, albo oddaję. Ciekawostką również jest to, że zamawiam do pędzli takie oto siateczki, które zabezpieczają pędzle zarówno w podróży, jak i po myciu, aby włosie takiego pędzla się nie odkształcało. Takie siateczki kupujemy w zestawie chyba 10. Kosztują naprawdę jakoś niewiele, więc warto, jeśli macie pędzle, warto takie siateczki kupić. I kolejne pędzle, które przyszły do mnie dosłownie kilka dni temu, których w ogóle nie używam, więc na ich temat nie mogę się w ogóle wypowiedzieć. Kupiłam je również właśnie z myślą o tym, aby spośród tych pędzli znaleźć takie, które świetnie się u mnie sprawdzą i które zagoszczą w moim makijażu na dłużej. No ale jeśli już kupujemy pędzle, to warto byłoby również zaopatrzyć się w taką oto myjkę do pędzli. To jest jeden z moich pierwszych zakupów na AliExpress, bez którego nie wyobrażam sobie właśnie mycia pędzli. Jest to bardzo dobrze wykonana myjka. Myślę, że ta myjka starczy mi na naprawdę na wiele, wiele lat. I kosztowała dosłownie jakieś grosze, bo coś około dolara lub półtora. I ostatnia rzecz, którą chciałam Wam pokazać, a jest również w tematyce beauty, są to osobno pakowane chusteczko-waciki w kształcie tabletek. W momencie, kiedy taka chusteczko-wacik, tabletka zetknie się na przykład z płynem micelarnym lub tonikiem, to ona podwaja swoją objętość i możemy sobie właśnie takim wacikiem przetrzeć twarz. Fajne jest to, że są pakowane osobno, że zajmują bardzo mało miejsca, więc idealnie nadają się na przykład w podróży, ale również na wyjazd, kiedy zazwyczaj bierzemy oprócz mnóstwa kosmetyków, zabieramy również i waciki, a takie właśnie zajmują bardzo, bardzo mało miejsca i ja Wam je bardzo gorąco polecam, bo są naprawdę niezwykłe w użyciu. I na koniec chciałabym Wam pokazać takie już bardziej gadżeciarskie rzeczy, kosmetyczki, których wybór na AliExpress jest ogromny. Te uważam, że są kosmetyczkami jednymi z bardziej popularnych właśnie na AliExpress. One występują w różnych wariantach kolorystycznych, ale również i w różnych kształtach. Nie kosztują jakoś specjalnie dużo, więc myślę, że warto się na taką kosmetyczkę skusić. Oraz kosmetyczka, którą kupiłam do już takich drobniejszych rzeczy przed samymi wakacjami. Jest ona w kształcie takiej połówki arbuza. Te kosmetyczki występują również w innych wariantach kolorystycznych, ale i różnych wariantach owocowych. I na koniec chciałabym Wam pokazać jeden z takich popularniejszych swego czasu gadżetów. Są to takie właśnie oto futerkowe pompony. Ja tak naprawdę o tych pomponach dowiedziałam się gdzieś z jakichś tam, wiecie, ala tych butików z Instagramu, gdzie taki pompon można było kupić za koszt około 50 zł już z przesyłką, gdzie uważam, że to naprawdę były bardzo, bardzo wysokie ceny, jeśli chodzi o te pompony, dlatego że ja swoje najtańsze pompony
Kupiłam już coś za około 2 zł, więc to naprawdę nie jest dużo, a tak naprawdę nie różnią się one niczym od tych, które są sprzedawane nawet w sklepach stacjonarnie. Całkiem nieźle wykonane, ja jeden z takich pomponów noszę przy torebce, nic z tym pomponem się nie dzieje, mimo tego, że on jest już przyczepiony tam dobrych kilka miesięcy. Myślę, że taki pompon może stanowić właśnie świetną ozdobę, taki dodatek do torebki, ale również jako bryloczek do kluczy. Gorąco Wam polecam właśnie takie oto pompony z AliExpress. Moi drodzy, i to byłoby wszystko, co chciałam Wam w dzisiejszym filmiku pokazać. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście pod filmikiem w komentarzu zostawili mi swoją opinię na temat zakupów z AliExpress. Co w ogóle sądzicie na temat tych rzeczy? Czy udało Wam się kupić coś, co Wam się spodobało, albo co niestety okazało się bublem, jak to było również w przypadku tych oto mydelniczek, których Wam specjalnie nie pokazałam w filmiku, a zostawiłam Wam je na koniec. Mimo tego, że przepięknie wyglądają, to niestety się nie sprawdzają, dlatego że te mydelniczki, ich zadaniem było, aby z tych mydelniczek spływało do umywalki to, co zazwyczaj na tej mydelniczce nam zostaje. No niestety, mimo tego, że tak jak powiedziałam, bardzo ładnie wyglądają, to są mało stabilne, no i niestety nie trzymają się umywalki, stąd też dla mnie są bublami. I na szczęście mało kosztowały, więc nie ma jakiejś wielkiej straty. Jeśli Wam się, kochani, filmik spodobał, to zostawcie kciuka do góry, a dzisiaj się już z Wami żegnam i oczywiście zapraszam Was do moich kolejnych filmików. Pozdrawiam. Pa, pa.